Narodził się Pan Jezus i jest choinka. My wszyscy ostapiamy. Dzisiaj pojedziemy po tą choinkę na targ, tylko idziemy na piechotę. No bo samochodzie się nie zmieści. Wigilia to jest takie święto, które się urodził Pan Jezus. Ja lubię, jak jedziemy do babci i dzielimy się opłatkiem. Kolędy śpiewać, dzielić się opłatkiem i prezenty. Tak. Jest taka fajna wieczerza. Wtedy ubieramy choinkę i potem nakrywamy stół, modlimy się, dzielimy opłatkiem. Można ubierać choinkę, ale u mnie, jak się ubiera choinkę, to zabiera sobotę i niedzielę i dzień przed tym dni świąt. I właśnie odstawiam ni gwiazdę srebrną, ni bombki, siatełka, ni jabłko suszone. Czekać na prezenty. Cały czas będę pod choinką, jak się da. Wtedy zostawiamy jedno wolne krzesło. Wystrajamy choinkę, łańcuchy, bombki, lampki. My jedziemy do ciotka Janka i przyjeżdża do nas ciocia Marta. Dzielimy się opłatkiem, jemy. I śpiewacie? Nie śpiewamy. Nie śpiewacie? Chyba śpiewamy, ale nie pamiętam. Aha. A później jedziemy do babci i tam twoje Karol i tak samo. Czyli spędzasz święta. Życzę zdrowia, szczęścia i dużo pieniążków. Życzę mamie i tacie zdrowia, szczęścia, pomyślności, niepołamanych kości, nie za dużo miłości, dobrego nowego roku. Życzę mamie i tacie. Życzę mamie i tacie dużo radości, zdrowia, błogosławionego nowego roku i wszystkiego dobrego. Życzę szczęścia, pomyślności, żeby moja babcia była bardzo odpoczynkowa i żeby siebie samego nie lekceważyła. Żeby mamy Pan Jezus podarował taką siłę, żeby wyzdrowiała, bo inaczej to by ją całe życie by bolała szyja. Żeby moja prababcia Ania, tak samo jak babcia mówi, żeby spacerowała, bo ona ma aż 94 lata i jedynie chodzi jako najstarsza prababcia. Jedynie ona chodzi, nawet po schodach. Tu zostawia szczęścia, pomysłności, dobrego słówka. Wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Życzę opieki Bożej, zdrowia, szczęścia, pomyślności i Bożej radości. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Żeby szybciej kończyli pracę i żeby byli bardzo mili. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i dużo radości. Żeby byli cały rok ten zdrowi.
Zdrowia, szczęścia i nowego roku 2018. Chciałabym, żebym miała szalone dni i żeby moi rodzice przychodzili wcześniej do domu. Chciałbym, żeby w nowym roku w końcu uzbierał w Lego Watch 100 tysięcy pieniędzy, żeby kupić sobie sanie Mikołaja. I mama i tata szybciej wlecieli z placy. I ja chcę, żeby nie byli smutni w tym nowym roku, ani żeby dużo nie chorowali. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Drodzy Państwo, to już siódmy raz w naszym mieście rusza orszak Trzech Króli. Tradycyjnie orszaki wyruszają gwieździstym szlakiem z tarnobrzeskich parafii, tak aby spotkać się w okolicach godziny 12 na placu w naszym mieście, na głównym placu naszego miasta. I tam pokłonimy się Dzieciątku, gdzie będzie przyświecało hasło tegorocznego orszaku. Bóg jest dla wszystkich. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Nie zabraknie niespodzianek także dla naszych milusińskich. Już przyszedł nowy król, Jezus Bóg.